No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szewera z tej strony, kolejny odcinek Dying Light 2 na moim kanale. Moi drodzy, w ostatnim odcinku bardzo dużo się działo i powiem wam szczerze, fabuła zaczyna coraz bardziej być zaskakująca. Mamy teraz zamach, zadanie związane z fabułą. Miasto zostało doszczętnie zniszczone w ataku rakietowym, a ja zamieniałem się w potwora. Waltz i Williams musieli zapłacić za to całe zło. Tymczasem Jack Matt był gotowy do ataku na pułkownika i jego twierdzę. Spotka się z Lawan w kantynie. Była jakaś walka w kantynie, także my się tam udamy. My się tam udamy i mam nadzieję, że no spotka nas jakiś w miarę sensowny widok. Chociaż jeżeli Frank jest w stanie krytycznym, to raczej nie będzie nas tutaj, nie wiem, coś pozytywnego spotkało. Kurde, nie wiem. Nie wiem, co o tym mam myśleć, moi drodzy. Oho. Nie wiem, co o tym mam myśleć, bo z jednej strony czuję się wykorzystywany, z drugiej strony mam wrażenie, że jednak walczę w dobrej wierze, z trzeciej i tak tam nie wejdę teraz, i tak tam nie wejdę, bo nie mam klucza GRE. Ciężko będzie, powiem wam. Ciężko. Zwłaszcza, że idziemy do kantyny. Tam zaraz znowu mi będzie komputer wariował. Czy w zasadzie FPS-y, nie? Dobra, idziemy. Musimy jak najszybciej tam. Rzemieślnik mnie nie interesuje. Co z Frankiem? Jeszcze walczy, ale nic nie mamy. Leków, wody. Zabiję ich. Zabiję Williamsa i Watsa. Jak mogli to zrobić? Psychopaci. Rowan, nie jest najlepiej. Aiden. Jestem. Przeżyjesz. Jasne, nie ściemniaj. Obiecaj, cokolwiek będzie. Obiecaj, że Lawan. Nic. Zadbam o nią, Frank. Obiecuję. Frank? O, Frank. Frank? Ginął. Frank? Frank, ty draniu! Walcz! Jesteś nocnym biegaczem! Miałeś być zawsze przy mnie. Nie zbliżajmy się tam. Muszę się przygotować. Zabiję Williamsa i Waltza. Nie, proszę cię, ja to zrobię, no. Przyznaj, Frank. Gościu mnie nie lubił. Gadzio, nie? Ale mimo wszystko. Co teraz? No i co? Mam... Nigdy o tobie nie zapomnimy. Rozmawiał, nagle on zaczynał. Cześć, jestem Frank. Jack, co z tym kierowcą? Potrzebuję czasu. Nie mamy czasu, Frank nie żyje. A Lawan sama poszła dopaść rzeźnika. Że co? Nie, nie pozwól jej na to, Aiden. Jeśli pójdzie tam teraz w tym stanie, wszystko popsuje. Potrzebuję trochę czasu. Zatrzymaj ją i poczekaj na znak. Sprężaj się. Dobra, idziemy.
Chcę jak najszybciej tą lokację opuścić. He? 10 metrów tam. Tam. I tu. O! Panie. Proszę, będzie tędy, nie? Ty, tu jest... Czekajcie. Brudna katana! 3300 biorę. Takie rzeczy to ja z miłą chęcią wezmę. Kurde, nie ma... sobie coś u mnie. Nie ma żadnych... łakoci i witamin dla mnie. Lawan? Lawan? Jesteś? Jestem. O, chleję. Czekajcie. Nie możesz iść do twierdzy, Lawan. Chcesz trochę? Chciałem prosić, żebyś się nie narażała. To wszystko. To wszystko? Daj mi żyć, Aiden. Posiedzisz tu ze mną chwilę? Frank, gdziekolwiek jesteś. Twoje zdrowie. Trudno wspominać go w jakiś lepszy sposób. Kiedy to tak ujmujesz, robi się naprawdę smutno. A teraz pij. Lawan, nie jesteś przy mnie bezpieczna. Wiesz, że nad tym nie panuję. Kiedy byłem z Jackiem, prawie się przemieniłem. Sam zajmę się Waltzem. Wiesz, że to sprawa między mną a nim. Powie mi, co się stało z Miją i jak mam powstrzymać przemianę. Potem odejdę. Więc to jest pożegnanie? Tak jakby. Może nie. Ach, przestań pieprzyć bzdury. Mogę pieprzyć ciebie. Są tu lampy UV, nic mi nie grozi, a poza tym chcę, żeby jedna rzecz była jasna. Tylko jedna. Chociaż nie, bo może być moją siostrą, to nie. Zabijemy ich razem. Ty dokonasz zemsty. Ja też mam do niej prawo. Lawan, musisz trzymać się z dala od twierdzy. Bo co? Bo Jack tak kurwa mówi? Dorwiemy ich, ale nie dziś. Nie w ten sposób. To niebezpieczne. Proszę cię, nie daj się. Jeszcze więcej. Co to obchodzi? Daruj sobie te. Cokolwiek to miało być. Gniew jest w porządku. A ty to kurwa kto? Witam, panie Buddo, jebany mistrzu jogi i oświecenia. Miło mi poznać. Ja pierdolę. No dobra. A teraz się przymknij i oddaj mi przyjaciela. Mówisz o mnie czy o flaszce? Nie chcę, żebyś zginęła. I tyle. Przestań zgrywać mojego ojca, Aiden. Nie. To była rola Franka. Tęsknię za tym. Tęsknię za nim. Tak, wiem. Boisz się czasem? Tak. Tak naprawdę? Co masz na myśli? Boisz się, że to wszystko nie ma sensu? No przecież ja... Po tych wszystkich trudach nie znajdziesz siostry. Już nigdy. Bardziej boję się tego, czym się staje. Że... stanę się jednym z potworów, z którymi walczymy. Nie będziesz potworem. Nigdy. Daj mi rękę. Nie gryzę. No, nie do krwi. Pamiętasz? Widzisz? Jesteśmy jak rodzeństwo. Nie zrobisz mi krzywdy. Dla mnie nigdy nie będziesz potworem. Tak czy siak, nie martw się. Nie pójdę do twierdzy. Możesz być spokojny. Na pewno? Tak. Jestem szurnięta, ale nie aż tak. Poczekam. Ta stara Maruda powtarzała mi, że jestem przyszłością nocnych biegaczy. Wróciłby z martwych i mnie zabił, gdybym zrobiła taką głupotę. Za Franka. Za Franka. A co do tego twojego pytania, to kobieto, ja od kilkunastu... Aiden. Tak? Schlałam się. No co ty?
I smutno mi. Połóżmy cię spać. Okej. Nie zostawię mnie dziś samej, dobrze? Dobra, zostanę. Zostań tu. Jasne. To już widzieliśmy. Kurwa! Co się z nim dzieje? Spadajmy stąd! Ja nie wiem! Przelega się! No tak, pamiętam, jak ich załatwiłem. Bardzo fajnie to wyglądało. Nie, nie było tak. Lawan? Cholera, nie mów mi, że poszła. Lawan? Co jest? Kurwa, nie. Nie mogłam zostać. Przepraszam. I tak tam poszłaś? Lawan! Aiden, wszystko gotowe. Kierowca już czeka. Zaparkował przy starym centrum handlowym, przy Garrison i River End. Lawan poszła do rzeźnika. Co? Miałeś ją powstrzymać? Niedobrze. Jeśli ją złapią, z planu nici. Zabiją ją. Okej, posłuchaj. Nie tak łatwo się tam dostać. Nawet jeśli da radę, trochę jej to zajmie. Pamiętaj, że to jest Lawan. I znajdź tego kierowcę. Ruszam. Lista Lawan. Dobra, zobaczmy w ogóle, kto, co tam, co tego, tamtego, ty. Przedmioty kolekcjonerskie, lista... Dobra, to nie. To będzie pewnie gdzieś tutaj na dole, nie? Wyróżnienie dla wyróżnień. Oddanie ogromny wkład w kluczowe badania. 7 lutego. Okej. Okay. Schemat wieżowca, nieśmiertelny kwartes. To na pewno nie tu. Tutaj też nie, nie? Lista Lawan. Skurwiel frajer Hakon, no to on już nie żyje. Rzeźnik, Waltz, to ta dwójka została. Jebany gentleman. Mato pato gentleman. Bukowski oficer, nie wiem, stara wiedźma z twierdzy. Stara wiedźma z twierdzy? Czy to nie jest ta stara? Nie, to nie ta, nieczytelne. Marszal, gnom z bazaru, jebany Alfons Vadim. Okej. Okay. Mhm. Spoko. Spoko, nic mi to nie da. Spadamy stąd, znajdź samochód. Czekaj, sprawdźmy tutaj. 140, no nadal to samo. Jest 100 metrów w tamtym kierunku. Dobra, no korzystamy. Przypominam, że jeżeli pokaże mi się informacja... Jeżeli pokaże mi się informacja, że niestety, ale to jest moment bez odwrotu, to ja się cofam. To robimy jeszcze zadanka. The fuck?
Dobra. Czy ja nie powinienem, kurde, jakoś w dzień tam pójść? Lawan, słyszysz mnie? Idę do twierdzy pułkownika. Czekaj tam na mnie. Przyczaj się i nie idź do rzeźnika, dopóki nie przyjdę. Słyszysz? Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Fuck. Mato, pato, gentleman. Tu, 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 tu. I będzie mi to teraz chodzić, kurde, po głowie. Hop. Cyk. Dobra. Kontynuowanie głównego wątku fabularnego od tego punktu rozpocznie epilog. Upewnij się, że wszystkie twoje sprawy w mieście zostały załatwione, zanim przejdziesz dalej. Więc w tym momencie, moi drodzy, dajemy escape i nie robimy tego zadania. Nie robimy tego zadania z tego względu, że chcę zrobić poboczne wszystkie zadania, nie? Chcę zrobić poboczne zadania. Pod przykrywką zadanie poboczne. Tu mamy jakieś zadanko takie. Czekajcie, ale jakbym bardziej w tym kierunku poszedł? Tylko teraz pytanie, bo ja nie mam... Nie mam w ekwipunku zablokowane. To narzędzie nie zostało jeszcze odkryte. No zabrał mi tego. Ciekawe, czy ja zrobię... Te cholerne tutaj miejscówki typu... Kurde, zblokowałem sam siebie. Jos mios. No dobra, trudno. Trudno. Najwyżej nie będę robił sobie i szukał inhibitorów. Nie, no idziemy tam zobaczyć, co to za zadanie. Możecie się wkurzać, moi drodzy, w tym momencie, bo chcielibyście zobaczyć, co, jak się to rozegra, ale cierpliwości. Cierpliwości. Wiem, że nie do końca byście chcieli tak pędzić, a dodatkowa rzecz jest taka, że dlaczego nie chcę ukończyć wątku fabularnego w momencie, gdy można wrócić do niego? Otóż nie chcę bawić się w skalowanie. Nie chcę bawić się w skalowanie. Także... Dobra. 63 metry w tamtym kierunku. Tutaj sobie wejdziemy. Także... Mato, pato, gentleman. Tu, 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 tu. Wiesz, jeszcze się zastanowię, ale nie, no raczej będzie tak, jak mówię, że... Tam 48 metrów. Szkoda gadać. Znów mi się śniło, że mnie gonią za larzenie. Słuchajcie. Dobra, jestem z powrotem. Nawet tego nie zauważyliście swoją drogą, ale 36 metrów, tam gdzieś mamy, cholera. To zadanie. Bardzo 40 metrów zleceniodawca. Gdzieś tam na dół schodzić? Czy jak ja mam tam zejść? What the hell? Tutaj? Mato, pato, gentleman. Jakim cudem? Jak ci mija dzień? Super, właśnie zdecydowałem, że nie będę robił wątku fabularnego. Ja pierdzielę, ale to było... Dobra, gdzie jest to zadanie? 53 metry. Ty, zaraz mnie coś strzeli. 47 metrów, tutaj. Dobra. Przez chwilę go nie widziałem. Dobra, tu się udało.
Hop. Co wy, chłopaki, chcecie ode mnie? Stanę tutaj, bo będzie wygodniej. Hej, wszystko w porządku? A tobie co do tego? Nie twój interes. Nie tym tonem, synku. Zluzuj gumę. Nie wiesz, kto to? To ten pielgrzym, Aiden. Skoro już pytasz, jedna z naszych, Karin, pracuje pod przykrywką w pobliskim obozie renegatów. No i pewnie ją złapali. Tak, zgłosiła się na ochotnika, by wleść w paszczę lwa. Regularnie raportowała, aż przestała. Od iluś dni nie dała znaku życia. To nie w jej stylu. Musieli ją złapać. Dzięki za ekspercką analizę, panie Czarna Rozpacz. Ktoś musi tam pójść i ją znaleźć. No dobra. Co tam robi? Co właściwie tam robi? Dowiaduje się wszystkiego, czego może. Te renegackie ścierwa są skończone, a dzięki niej mamy informacje. Skończą z hukiem. Dobra, czy w jej raportach było coś nietypowego? Sugerowała wam, że ma kłopoty? Nie bardzo. Jej raporty przychodziły coraz rzadziej, ale nic poza tym. No, były też mniej przydatne. Myślałem, że niedługo to rzuci i wróci do domu, a to nagle puf i zniknęła. Teoretycznie nie zostało tych pobocznych zadań bardzo dużo. Nie poszukacie. Nie ma opcji. Tak sobie teraz rozkminiam, nie? Renegaci zwęszyliby nas w mgnieniu oka. Byłoby po nas. Tak, to jebani renegaci. Może i jestem facetem, ale i tak mogliby mnie zgwałcić. A, rozumiem. Skąd wiesz, może by ci się podobało. Ty to masz problemy. Dobra, ja pójdę. Pójdę sprawdzić. O kurde, naprawdę byś nam pomógł. Oczywiście, że tak. Mam papiery, które pozwolą ci wejść do obozu. Jego też dorwą. Widzisz, z czym muszę się użerać? Daj mi te papiery. Będę z tobą szczery. Podrabiałem je na szybko. Jak ktoś im się bliżej przyjrzy, to się kapnie. To oznacza, że jak już wejdziesz, musisz działać szybko. Dasz radę? Oczywiście, że tak. Świetnie. Teraz uważaj. Obóz renegatów jest wciśnięty między biurowcami. Okej. Jak ją rozpoznam? Cóż, w takich miejscach wielu kobiet nie ma, ale musi wiedzieć, że jesteś z nami. Użyj tajnego hasła. Wydoiłaś kozy? Ona odpowie, kozie mleko jest zbyt kwaśne jak na mój gust. To będzie Karin! Kozie mleko jest... co? Co to ma być za hasło? Świetne, co nie? I dlatego ja właśnie ja chcę jeszcze zrobić poboczne, tak na inwencja. Spokojnie. Po całości. Aha, okej. Pod przykrywką. Bierzemy to. Poszukaj Karen w obozie renegatów. Tylko ty, jest problem. 73 metry w tamtym kierunku, dobra. A ten kolega, dobra, czekaj. O fuck. Pobolało. Dobra, zginął. Bierzemy. Jaki to jest unikatowy? No dobrze, to mi się przydaje. Teraz tak, powiedzcie mi, jakim cudem ja mam w obozie renegatów ją znaleźć, skoro... Aha, tutaj. No to tam faktycznie tam żadnego obozu renegatów nie uwalniałem. Tym bardziej, że to jest taki wymyślony chyba na potrzeby zadania, bo... Powiem wam szczerze, nie było czegoś takiego, aby tam odblokować cokolwiek. Między budynkami. No 300 metrów to teoretycznie niedaleko. Tam jak już wpierdziela chłopaka. Tu jakieś kurcze miejsce. 144 metry. Przecież to jest... Cierpliwości. Dostawa powinna to być za domem. Jakiś czarownik. Zaraz. Tu nie przejdę. Ktoś chyba gra nie przewidziała, że ja szybciej przejmę obozy. Dobra, to nie to.
To nie to. Po prostu trzeba było iść gdzieś dalej. 55 metrów, dobra, wchodzimy. Cyk. I tu gdzieś na prawo, dobra, czyli jeszcze piętro wyżej. Tutaj. Dobra, F-kę naciskam jak najbardziej. To co, wchodzić tu? A jak? Jest Karen. Zablokowany od środka. No dobra, ty, ale... Jak tam się dostać? Tutaj jakoś? Tam. Nie. Tędy też nie przejdę. Dobra, czekaj, muszę jakoś sensownie to... Kurę. Tu nie. Tędy nie. Może jeszcze tutaj od góry. Aha, no dobra. Wróciłem z patrolu. Ślepota. Mogę przejść? Pokaż swoje papiery. Wyglądasz znajomo. Nie widziałem cię już gdzieś? No myślę, że nie. Ciągle ktoś mi to mówi. Tak, masz taką jakąś znajomą twarz. Witaj w domu. Moim zdaniem się skapną. Moim zdaniem się skapną, ale poczekajcie, bo tu mamy ile... Tyk. O właśnie. Tetka jest potrzebna. Części elektryczne. Czy ten dupek w końcu się to kurwa pojawi? Pożałuję, że kazał na siebie czekać. To on. Znaczy to ona w zasadzie. To ona, ale poczekajcie. Chodźmy jeszcze na górę. Albo to jest ta jednak. Czekajcie, no ja gdzieś widziałem na górze, nie? Zablokowane od środka. To nie ona. Przejdźmy jeszcze wyżej, czy można coś tutaj poszukać. Oczywiście, że tak. Pomożesz nam rozstrzygnąć zakład? Nie, nie mam czasu, sorry. Przyszedłem tutaj was okraść ze złomu i innych pierdół. Dlaczego ci renegaci są tacy brzydcy? Jezu. Wydoiłaś kozy? Nic nie wiem o kozach, przystojniaku, ale jeśli szukasz... Nieważne. Aiden, tu Stan. To kiepski moment. Muszę cię ostrzec. Strażnicy się kapnęli, że papiery to podróbka. A kurwa. Otóż to, zegar tyka. Musisz znaleźć Karin i zwijać interes. Zaraz zaczną przetrząsać obóz. Zrozumiałem. No dobra, trudno. Już są na czerwono. Zastanawiasz się czasem, co byśmy robili, gdyby nie ta raza? Nie ma! Co się można złębiać? Mamy czas. 40 sekund. Wydoiłaś kozy? Kozie mleko jest zbyt kwaśne, jak na mój gust. Przysyłacie SP? Tak. Coś ci grozi? Tylko ze strony SP. Co masz na myśli? Ja poznałam kogoś. Nazywa się Alfons. Aha. Renegat. Człowiek jest renegatem, ale to tylko łatka, tak jak stróż prawa. Powiedz SP, że mnie odkryli i zabili.
Inaczej będą mnie szukać. Nie odpuszczą. Stracę Alfonsa. Stracę wszystko. Aiden, tu Stan. Jak idzie? Tak, znalazłem ją. Ja pierdzielę, dobra. Jej grób znaczy się. Co? Zabili Karin? Niestety. Boże, kurwa. Niech tylko góra się o tym dowie. Mówiłem ci, że jest trupem. Dzięki, Aiden. Zdaje się, że mamy związane ręce. Przykro mi, że nie mam lepszych wieści. Bez odbioru. Dziękuję. Uratowałeś mi życie. Liczą się nie tylko łatki i uniformy. To za mało, wiem. Ale przyjmij to, proszę. Z wyrazami wdzięczności. Co dostałem? Ale raczej nie wyjdę stąd żywy. Musieli już zacząć mnie szukać. Za tobą są drzwi. Możesz uciec niezauważony. Dzięki. I powodzenia. No dobra. Ukończono... Widział moje dzieci? Nie. Dobra. Dobra. Pierdziele, wychodzę stąd. Nie będę ich zabijał. Wrogowie w pobliżu. Ona ma 8 poziom, what the hell? Wow! On się uleczył? No, Bóg nas nienawidzi, tylko Bóg może nas sądzić, tak? Zazwyczaj jest takie gadanie. Dobra, wyjdę stąd, kończymy odcineczek. Ty, no, leczą się normalnie. Ty, no nie gadaj, że ta zielona tu przyjdzie. Wyczyszczeni, wyczyszczeni, wychodzimy stąd. O tak. Tu jeszcze ta babeczka była dobra. Nie mają jakichś takich super fajnych rzeczy przy sobie, ochraniacze, same zielone gówna. Dobra, wyłazimy. Pyk. No jak? Dobra, to chyba nie o te drzwi jej chodziło. Ty, wszystkich już. Ktoś jeszcze to słyszy? A pokażę ci, gdzie popełniłeś błąd. Karen. Karen, ja cię proszę. Spierdalaj! Lepiej zachować os... Kurde, nie to. Nie chcę z tobą żadne tango zrobić. Chodźmy w tango!
Nie otwiera. Nie otwiera drzwi, no po prostu. Ale to jest dziwne. Dobra. Co byśmy mogli w następnym odcinku? O ty, to jest szut jakiś. Wymagana paralotnia. A może zrobię? Ale to już poza odcinkiem. Dobra, moi drodzy, no jakieś zadanka na pewno zrobię sobie. Przemyślę to jeszcze. Tutaj jest kryształowa biel, proszę bardzo. Jakieś takie zadanie poboczne. Tu mamy quiz historia, zadanie poboczne. Czekaj, dwa zadania. Zastanowię się. Zastanowię się, czy chcę kończyć tą grę i pokazać wam te zakończenie, czy jednak gdzieś tam jeszcze podekspić troszkę tą swoją postać. Bo nie oszukujmy się, mamy teraz tak, piąty poziom niby, nie? Jest zamach związane zadanie z fabułą, ale zobaczymy, zobaczymy. Taka niepotrzebna gadka już na sam koniec, ale dobra, dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym odcinku. Stay human, pozdro, Cheveral, hej, hej.